Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, Ukrainie i Rosji, o dezinformacji, którą Rosja prowadzi na terenie Polski, zwłaszcza wykorzystując do tego sytuację na granicy i te nieszczęsne napisy, wysypywanie zboża. Co to, jak to jest wykorzystywane przez Rosję i ile w tym wszystkim dezinformacji, o tym za chwilę porozmawiamy i w ogóle szerzej o wojnie dezinformacyjnej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, bardzo wam dziękuję. I zanim zacznę rozmowę, bardzo ważny komunikat. Tydzień temu z kawałkiem ogłosiłem zbiórkę na samochód dla pomocy dla medyków, którzy pomagają na froncie. Potrzeba było zebrać 20 tysięcy. W kilka dni te pieniądze zostały zebrane. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję w imieniu organizatorów. Ja tylko jestem pośrednikiem. To wielka sprawa, że jesteście tak aktywni. Fantastycznie dziękuję. Ten samochód, ja już wiem, że on już jest kupiony i wkrótce go Państwu pewnie pokażę, ale już ogłaszam, że udało się. Bardzo wam dziękuję, jesteście wspaniali. Tyle zapowiedzi, teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Michał Marek, dzień dobry. Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa i ekspert od dezinformacji. Witaj, Michale. Witam serdecznie. Raczej lepsze jest to określenie ekspert do spraw przeciwdziałania dezinformacji niż od samej dezinformacji, gdyż tutaj różne prawda, bo nie zajmujesz się dezinformowaniem, tylko informowaniem o tym, jak bywamy. Tak, to prawda, słuszna, absolutnie słuszna uwaga. Czy w ostatnim czasie mamy do czynienia ze zwiększeniem dezinformacji ze strony Rosji, zwłaszcza w kontekście tych nieszczęsnych wydarzeń na granicy? I żeby było jasne wytłumaczenie, nie komentuję samego protestu rolników i jego istoty, natomiast tą formę i to, co dzieje się na samej granicy, co moim zdaniem jest oburzające, ale mówię o wysypywaniu zboża i tych napisach, że Putin ma należy... powinien pomóc polskim rolnikom. Jak to, ile wokół tego mamy dezinformacji, jak to jest wykorzystywane przez Rosję? Rozumiem. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z poważną falą dezinformacji i wszelakiej maści, manipulacji, które pojawiają się w naszej infosferze. I to z naszej perspektywy jest największym problemem. Rosjanie starają się poprzez swoje źródła, czyli polskojęzyczne rosyjskie portale, kanały Telegram, grupy prowadzone na Facebooku, tak zwane fanpage, które są aktywne na tym kierunku, są prowadzone bezpośrednio przez stronę rosyjską. Mamy też oczywiście tutaj działania wsparte przez tak zwane botofermy, przez konta o charakterze troli. No, chodzi o wprowadzanie do naszej infosfery za pośrednictwem tych wszystkich narzędzi jak największej ilości przekazów radykalizujących nasze społeczeństwo. I tutaj kluczowymi są narracje, które przedstawiają stronę ukraińską jako winną nie tylko całości sytuacji dotyczącej kryzysu, tylko winną wybuchowi wojny. Bo pamiętajmy, wojna ma swoje konsekwencje. Jedną z konsekwencji tej wojny jest właśnie ten kryzys. I tutaj strona rosyjska stara się pokazywać, że to Rosja nie jest niczemu winna. My nie jesteśmy winni ani wybuchowi wojny, ani nie jesteśmy winni temu kryzysowi w żadnym stopniu. Winni są Ukraińcy i winny jest Zachód, bo to rzekomo Anglosasi wywołali wojnę, chcąc atakować Rosję, więc Anglosasi i Ukraińcy są winni kryzysowi, który jest, no jakby nie było konsekwencją tej wojny. To jest jeden z przekazów. Ten przekaz powiedział, że na to jesteśmy dosyć nieźle uodpornieni, tak? Bo Polacy dobrze wiedzą, czym jest Rosja i jak Rosja atakuje. Natomiast, chyba że się mylę, Mam mieszane odczucia. Bo proszę zwrócić uwagę. Tylko pozwól, że dokończę swoją myśl a odnieś się proszę do całości. Bo ja rozumiem, że może się rodzić coraz więcej wątpliwości, krytyk wobec obecnych zachowań
czy polityków ukraińskich, czy przedsiębiorców ukraińskich, prawda? Znaczy tutaj wiadomo, to jest państwo, które ciągle skorumpowane, które ciągle jakby nie funkcjonuje tak jak trzeba, z którym możemy mieć konflikty interesów i napięcia są naturalne. Tylko podgrzewanie tych napięć jest również w interesie Rosji. Teraz żeby było, chciałbym być dobrze bardzo zrozumiany. Ja nie twierdzę, że wszyscy ci, którzy krytykują Ukrainę za rozmaite rzeczy, działają intencjonalnie w interesie Rosji. Jest całkowicie uprawniona krytyka, całkowicie uprawnione są, nie wiem, rozmaite formy protestu w różnych sprawach, żyjemy w demokratycznym kraju, tak? Tylko musimy zdać sobie sprawę, że to też jest podkręcane i podgrzewane przez Rosję. Ale powiedz, bo mówisz, że nie jesteśmy wcale odporni na taką dezinformację dotyczącą samej istoty tej wojny. Powiedz, co sądzisz. Oczywiście, że nie. To nie jest, tutaj jest jeszcze bardzo dużo do przepracowania. Niestety wydaje się, że nawet jesteśmy troszkę w regresie, bo o ile wcześniej, powiedzmy po 22 roku, po 24 lutego, tak, 22 roku rzeczywiście nie było wątpliwości, to tutaj teraz z biegiem lat, z biegiem już praktycznie, no cały 23 rok nam przeminął, i 22. I tutaj niestety zaczynają się rodzić pewnego rodzaju ferment społeczny, tak, pewnego rodzaju niezadowolenie, dlaczego pomagamy Ukrainie i dalej nie ma sukcesów. Tak, tutaj też oczywiście jest wiele błędów komunikacyjnych ze strony nie tylko naszej, ale tak samo ukraińskiej. Tutaj Rosjanie po prostu grają na pewnych pomyłkach, tak, na pewnych błędnych, na pewnych niespełnionych nadziejach i tak dalej. I mamy właśnie, dobrym pojęciem jest ferment społeczny, pewnego rodzaju ferment społeczny, który Rosjanie starają się ukierunkowywać w odpowiednią dla siebie stronę. To znaczy, jeżeli mamy w Polsce konsekwencje tej wojny, jakim jest na przykład problemy naszych rolników, to strona rosyjska stara się je ukierunkować konkretnie w jedną stronę. Czyli jest winny i ten winny jest dokładnie wskazywany i emocje, wszystkie negatywne emocje są zrzucane właśnie na niego. No w tym przypadku na przykład Ukraińcy, tak? Ukraińcy są temu winni. I dookoła tego fermentu odświeżane są wszystkie narracje z lat wcześniejszych. I wówczas odbiorca, szczególnie to, co w Polsce teraz jest obecne, czyli radykalizacja. Im więcej mamy zradykalizowanych grup, im bardziej nasze społeczeństwo jest zradykalizowane, tym bardziej otwiera się na najbardziej, można powiedzieć, nawet prymitywne przekazy dezinformacyjne. Więc to nie jest tak, że zyskaliśmy pewnego rodzaju odporność na dezinformację i super, już będzie dobrze. Nie. To jest proces, który cały czas musi być korygowany, wzmacniany i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli my zatrzymamy się na tym poziomie, że zakładamy, no jasne, kto z nas uwierzy w to, że to Zachód wywołał wojnę? No, niestety są w Polsce ludzie, którzy w to wierzą. Bo to nie jest przekaz o tym, że Zachód zaatakował. Nie, no to jest prymitywna rosyjska narracja, okej. Okay. W to może ludzie i nie wierzą. Ale w to, że nie wszystko jest takie jednoznaczne. A może rzeczywiście to NATO sprowokowało tą wojnę, bo obiecywała Ukrainie wejście do Unii, tak, czy wejście do sojuszu. I tu otwieramy się już na, jakby obywatele w ten sposób otwierają się na inne przekazy. Więc to, że my jesteśmy odporni nawet na ten przekaz generalny o tym, że to Zachód jest winny wojnie, no niestety nie. Nie jesteśmy na to odporni jako całe społeczeństwa. I niestety coraz większe jesteśmy na tym poziomie, na tym etapie, gdzie coraz większa grupa naszego społeczeństwa łyka, powiedzmy, przyjmuje różne przekazy dezinformacyjne, otwierając się na te coraz bardziej prymitywne i bardziej radykalne. I niestety tu strona rosyjska wykorzystuje między innymi protesty rolnicze do tego, aby ten proces wykorzystać i wzmacniać. Czyli o ile wcześniej Rosjanie mogli mówić o tym, że dobra, Ukraińcy są winni kryzysowi rolniczemu, wszystkimi konsekwencjami, tu szeroko rozumianym problemom ze zbożem i tak dalej, Ukraińcy są winni wszystkim kłopotom naszych rolników. To teraz otwierają, jakby rozszerzają ten wachlarz możliwości i zaczynają mówić, że to nie tylko Ukraińcy, ale właśnie NATO. Bo to NATO wywołało wojnę. Jeżeli NATO jest złe, to trzeba wystąpić z NATO. Trzeba zerwać bliskie relacje ze Stanami, bo to oni są winni, tak, rzekomo. I wówczas aktywizowana jest agentura wpływu, która mówi wprost i deklaruje wprost swoje, już poprzez nawet, nie tylko poprzez komunikaty na Twitterze, ale właśnie przez całą masę innych narzędzi dostępnych tym osobom w polskiej infosferze, komunikuje, że Polska powinna wystąpić z NATO, Polska powinna się bratać z Białorusią, tam powinniśmy się otworzyć na współpracę z tamtą stroną, a zerwać z Zachodem. I to wszystko łączyć jeden wspólny przekaz. I niestety to w ten sposób trafia do naszych obywateli i to wydaje się działać. Ale uważasz, że naprawdę się działa? Są jakieś jakby dane pokazujące, że
ludzie zaczynają, że jest jakaś znacząca grupa społeczna, która myśli w ten sposób, że powinniśmy wystąpić na to, że powinniśmy współpracować z Białorusią? Na razie, tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju wytrych, który jest rozszerzany. Na ten moment oczywiście nie wskażę takich badań, bo nie widziałem takich badań i wydaje mi się, że mimo wszystko marginalnym jest poparcie dla wystąpienia z NATO. Ale tak samo jak widzimy już z badań statystycznych, że obniża się poziom poparcia dla idei dalszego pomagania Ukrainie, on się obniża, tak, to nie ma tutaj jakby gwarancji, że wkrótce nie pojawi się wzrost właśnie tych narracji antynatowskich, tak? Bo wcześniej było nie do pomyślenia. Kto by pomyślał w 22, powiedzmy na początku 23 roku, czy właściwie pod koniec 20, nawet w połowie 22 roku, że Polacy nie będą tak w pełni popierać dalszego jakby tutaj pomagania Ukrainie. Tu doszło do pewnej zmiany, która mimo wszystko była nieoczekiwana. I to, że w tym momencie wydaje się nam, że Polacy swoje niemalże 99% popiera Polskę w NATO, to nie znaczy, że za 2-3 lata bycia pod intensywnym działaniem strony rosyjskiej to się nie zmieni. I to powinniśmy tak, te działania zwalczyć. Z drugiej strony, jak sobie, bo z jednej strony słuchając ciebie, to myślę sobie, no kurczę, ja tego nie widzę, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę ten traktor słynny już z tym transparentem, że Putin ma pomóc rolnikom wykończyć Ukraińców i dać radę z polskim rządem, no to sobie myślę, no dobra, to był może jakiś jeden człowiek, który go zawiesił, ale za nim jechało iluś ludzi tego transparentu nie zerwało. Zero reakcji. To jest dla mnie wstrząsające, nie? Ta historia. Nam się wydaje, że tego rodzaju przekazy stricte prorosyjskie, stricte, no takie już bardzo otwarcie prorosyjskie, są marginalne. Dopiero jak się wejdzie w zamknięte grupy na Facebooku, jak się wejdzie w ich bańkę informacyjną, no to niestety człowiek może się załamać. Tak samo to nie jest tak, jak że... Jak duże są te grupy i jakby jacy ludzie w nich działają poza botami? Tylko my tacy żywi ludzie w nich działają. Tutaj to jest rzecz dosyć problematyczna. Sam jeszcze nie do końca wiem, jak o tym komunikować, tak, aby nie mieszać się w debatę polityczną. Problem jest taki, że mamy tutaj w Polsce kilka środowisk politycznych, otwarcie prorosyjskich i... Jedną z nich jest tutaj środowisko doktora Leszka Sykulskiego, tak, to oni założyli partię polityczną, jakby nie było. I to środowisko, mimo wszystko nadal pozostając marginalnym, tam na swojej grupach takie przekazy rezonuje, ale mamy również, no mimo wszystko już reprezentantów, partię, która posiada swoich reprezentantów w Sejmie, to jest Konfederacja Korony Polskiej. I zwolennicy tego ugrupowania niestety bardzo często te przekazy rezonują, zresztą tak samo jak i liderzy. Nie mówię tutaj już o... Że to jest właśnie problem z tym, jak o tym rozmawiać, żeby nie wpaść tutaj w te sidła wewnętrznej polityki. Ale niestety pan Grzegorz Braun i jego zwolennicy wielokrotnie szerzyli, infekowali polską infosferę przekazem zbieżnym z rosyjską dezinformacją. Może on nie był prorosyjski, może on nie był stricte prorosyjski, ale niestety rezonował treści chociażby antyukraińskie, czy to właśnie z tą ukrainizacji Polski i tak dalej. No więc tego rodzaju środowiska, które zrzeszają się wokół tych postaci, no to niestety to są osoby, które wcześniej wierzyły we wszystkie teorie spiskowe, może nie wszystkie, ale to są osoby, które były w poważnym stopniu pod wpływem teorii spiskowych dotyczących COVID-19, tak, pandemia nie istnieje, plandemia i tak dalej, a potem te osoby niestety były pod tym oddziaływaniem tej propagandy, już tej stricte bardziej rosyjskiej. Tutaj jeżeli się wejdzie w grupy, gdzie te osoby są, te środowiska są bardziej aktywne, no to niestety człowiek może doznać szoku poznawczego. Tak samo proszę zwrócić uwagę, jeszcze mamy, jeżeli chodzi o środowisko pana Brauna, po jego, powiedzmy, wystąpieniu w cudzysłowie w Sejmie z gaśnicą, doszło do pewnego rodzaju zjawiska, jakim było to, iż osoby zwolennicy, czy też konta, które chciały pokazać, że są zwolennikami tej osoby, umieszczały sobie gaśnicę na przykład na Twitterze, tak, w swoich nickach. I proszę zwrócić sobie uwagę na to, jakie treści emitowane są na przykład przez te konta. Trudno mi powiedzieć, ile z tych kont to są boty, trolle i tak dalej, a ile to są rzeczywiście ludzie, prawdziwi ludzie, ale niestety, jeżeli się popatrzy już nawet na innych aktywistów politycznych z tego środowiska, no to niestety oni emitują takie treści, jak również te konta bardzo podobne do tych, które emitują po prostu konta, które wydają się być stricte botami. No tu sytuacja jest bardzo złożona. Jeżeli mamy osobę, która nie jest zorientowana w polityce międzynarodowej, czy powiedzmy nie jest świadoma ryzyka,
i działań w ogóle związanych z wojną informacyjną i trafia do bańki informacyjnej prowadzonej przez te osoby, przez te środowiska, no to niestety ja się potem nie dziwię, że takie zjawiska się pojawiają, że nie ma reakcji na przykład na takie plakaty. Tak? To jest sytuacja bardzo trudna. Słuchasz, no? A na ile ta, właśnie ta cała historia, jeszcze na ile zauważasz wokół tego zamieszania na granicy i sporu, realnego sporu o import produktów rolnych, jak tam jest silna po obu stronach, bo ja podejrzewam, że po drugiej stronie tak samo działają Rosjanie po obu stronach. Zresztą niedawno emitowałem rozmowę z rosyjskim, przepraszam bardzo, z ukraińskim żołnierzem w rocznicę wybuchu wojny, gdzie też nawiązaliśmy do tego i on tak bardzo jasno mówił: Igor, to przecież jest jasne, że tutaj jakby ręka rosyjska w tym sporze jest bardzo silna, nie? I pytanie, czy uważasz, że też w tej sferze informacyjnej czy dezinformacyjnej po obu stronach nie jest nakręcane, że to właśnie Polacy, tam jest wyolbrzymiane to, co dzieje się po polskiej stronie, a z drugiej strony taki nawet przekaz szczegółowy, że ceny zboża zależą od tego i tego, a nie od, nie wiem, sytuacji na rynkach światowych, prawda? Tylko że to w 100% ten spadek cen jest spowodowany przez Ukrainę, a nie to przez to, że na całym świecie ceny zboża spadają. Oczywiście. Po pierwsze, naiwne byłoby sądzić, że jeżeli rosyjska agentura wpływu działa po stronie polskiej, to że nagle nie działa po stronie ukraińskiej. Jeżeli mamy po naszej stronie prowokatorów, być może prowokatorów, których działalność jest inicjowana przez stronę rosyjską, to dziwnym by było, aby nie zadziałali po drugiej stronie. Niestety po stronie ukraińskiej również w infosferze pojawiają się komentarze radykalne, które są emitowane przez anonimowe konta, które prawdopodobnie są prowadzone na przykład przez stronę rosyjską. Albo mamy też wypowiedzi osób, które znane są z kontrowersyjnych, radykalnych wypowiedzi, które później, no, które podgrywają Rosji. Więc niestety to nie jest tak, że tam nikogo już takiego nie ma. Są i niestety dalej działają. I aktywizują się w odpowiednim momencie. Więc tu oczywiście po obu stronach działają gracze, którzy wspierają z różnych powodów stronę rosyjską, eskalując napięcia. Tak? To po pierwsze. Drugie, strona ukraińska. Pamiętajmy, że tak samo jak w Polsce, tak samo na Ukrainie, ta kwestia jest wykorzystywana do celów politycznych. I to też jest czynnik polityczny i różne siły starają się je wykorzystać. I niestety zarówno po naszej, jak i po tamtej stronie ten czynnik funkcjonuje. Także nie ma co dziwić się przeciętnym odbiorcom informacji, że w tym chaosie nie mogą się połapać. To nie jest nic dziwnego, gdyż naprawdę takiej fali, takiego chaosu informacyjnego, szczególnie jeżeli popatrzymy na sieci społecznościowe, to dawno nie widziałem. Mówiąc wprost, sytuacja jest bardzo złożona. I tu strona rosyjska, nie mówię o tym, że strona rosyjska to wszystko inicjuje, wszystko prowadzi. Nie. Oni podgrywają to, odpowiednio wysyłają na granicę swoich ludzi, którzy na granicę, nie tylko na granicę, tylko na protesty, którzy na przykład biorą wywiad u rolnika, potem te odpowiednie z perspektywy strony biorącej wywiad frazy są eksponowane i potem publikowane, tak, i mamy przejaskrawienie sytuacji albo manipulowanie sytuacją. I tutaj warto uświadamiać również rolników, samych protestujących, o zagrożeniach informacyjnych, które, no niestety, generują wszystkie protesty. Bo to nie jest tak, że tylko protest rolników generuje takie ryzyka. Nie. Tylko niestety, poprzez to, że nie ma ze strony protestujących odpowiedniej reakcji na takie prowokacyjne hasła oraz to, że rzeczywiście dochodzi do czystych prowokacji, takich jak wysypywanie na przykład zboża na tory, tak? No, to jest tworzenie, to jest jakby niestety otwieranie się na rosyjską, na działania rosyjskiej strony. To oczywiście pytaniem otwartym pozostaje, na ile tu strona rosyjska stara się inicjować pewnego rodzaju prowokacje, a na ile po prostu wykorzystuje nieświadomość ludzi, emocje, no czy też po prostu złą wolę, bo pamiętajmy, to nie jest tak, że nie ma po prostu czystej złej woli po stronie pojedynczych osób, tak. I tu niestety też to podgrywają tutaj tak zwani koniunkturaliści, czyli osoby, które funkcjonują na przykład w naszych mediach, w naszej infosferze, którzy komentując w sposób radykalny, podgrzewając emocje, de facto grając na stronę rosyjską, ale bez związków z Rosją, po prostu wyczuwają ten własny interes, starają się, no, istnieć medialnie, tak? I też oczywiście mamy pewnego rodzaju siły polityczne, o których już wspomniałem, które budują swoją, na przykład środowisko pana Cykulskiego, tak?
Nie bez powodu został tam wysłany Piotr Panasiuk na granicę. To też jest forma uwiarygadniania się jako siły prawdziwie polskiej, prawdziwie politycznej. No i ta druga partia, o której wspomniałem, też ci przedstawiciele tej partii tam jeżdżą i też starają się na tym zbić pozytyw, jakby swoje PR potem na tym budować. No niestety, no, mamy mnóstwo czynników, które tutaj trzeba zgrać i razem one wpływają negatywnie na sytuację. Powiedziałeś, że takiego chaosu informacyjnego dawno nie widziałem. Czy to wynika z tego, że po prostu no, dużo się dzieje, tak? I sytuacja staje się po prostu skomplikowana. Wcześniej jak taki przekaz dotyczący współpracy Polski, Ukrainy był jasny, prosty, oczywisty, tak? Naturalnie on zaczął się komplikować, bo wojna trwa 2 lata, pojawiają się problemy, których można było się spodziewać, że się pojawią i trochę to jest naturalne. A na ile to jest wynikiem zwiększenia, zintensyfikowania działalności dezinformacyjnej ze strony Rosji? Czy ty widzisz tutaj taką ofensywę komunikacyjną rosyjską? Oczywiście, że ofensywa komunikacyjna jest absolutnie dostrzegalna. Tylko pytaniem jest to, co było pierwsze, tak? Czy to jest po prostu kwestia naszych błędów, braku dobrej woli, czy to rzeczywiście od podstaw strona rosyjska nic nie maczała w tym palcu, tylko wykorzystuje sytuację? Czy rzeczywiście tutaj zadziałały też inne czynniki już bardziej zależne i tu ten nacisk strony rosyjskiej na ukierunkowywanie pewnych problemów był większy? No nie wiemy tego, tak? To już jest kwestia spekulacji. Ale na pewno nie możemy wrzucać jakby wszystkiego do jednego worka, że tak, to jest wszystko jedna wielka specoperacja strony rosyjskiej. Nie. Rosjanie są bardzo dobrzy w wykorzystywaniu sytuacji. I oni tą sytuację wykorzystują już od wielu miesięcy. To nie jest to, że nagle się taki problem pojawił i nagle pojawiły się protesty. One już trwały, strona rosyjska już wcześniej odpowiednio reagowała, już wcześniej notorycznie od wielu miesięcy Rosjanie do naszej infosfery wrzucali odpowiednie, no nazwijmy to wrzutki informacyjne, które trafiały między innymi do środowisk rolniczych i tam podgrzewały emocje. Po drugie, mamy jeszcze ten problem, że w Polsce rzeczywiście działa agentura wpływu i nie tylko na poziomie tym, który dostrzegamy, to znaczy ogólnokrajowy poziom, ludzie, którzy rzeczywiście mają wielkie zasięgi medialne, czy też mniejsze, ale funkcjonują na Twitterze, YouTube, ale mamy też siatkę osób, które działa na poziomie lokalnym, które są dla nas aktywność tych osób jest bardzo trudna do dostrzegania. Ale jeżeli sobie przeanalizujemy na przykład siatki kanałów Telegram czy grup, albo no szczególnie tutaj siatki polskojęzycznych kanałów Telegram o charakterze lokalnym, albo portali rosyjskich polskojęzycznych, które imitują źródła lokalne, to szczególnie na przykład na Podlasiu Rosjanie, i tu pytanie, czy to na pewno Rosjanie, czy czasem nie Białorusini, prowadzą działania, które infekują właśnie obywatela na tym poziomie lokalnym. I jeżeli te wszystkie środki oraz negatywne działanie tak zwanych koniunkturalistów złożymy do przysłowiowej kupy, to niestety efekt jest, jaki jest. Mhm. Ale to nie jest tak, że Rosjanie od podstaw tym wszystkim kierują. Nie. Oni wykorzystują sytuację, która niestety, na którą my nie jesteśmy niestety nadal przygotowani. No właśnie, powiedziałeś, że nie jesteśmy na to przygotowani. Co możemy robić, żeby ochronić, czy jakby zminimalizować, bo w 100% nie zablokujemy tego, ale zminimalizować ten wpływ Rosjan. No ja widzę swoją rolę w ten sposób, bo do tego służy układ otwarty, że tłumaczymy, zapraszam ekspertów, nie zapraszam polityków, nie dlatego, że mam o politykach złe zdanie, tylko po prostu ich zadaniem, ich rolą jest coś innego, narzucanie swojej narracji i prowadzenie swojej gry politycznej. Zapraszam ekspertów po to, żeby tłumaczyć rzeczywistość, przedstawiać też różne punkty widzenia, tak? Ale co możemy robić oprócz tego, co ja robię teraz z tobą, tak, rozmawiając, tłumaczyć, jak możemy systemowo z tym walczyć? Jeżeli chodzi o działania dezinformacyjne, to tutaj rzeczywiście systemowo powinna być wprowadzona systemowa, jakby zmiany takie już systemowe, jeżeli chodzi o edukację, tak? To znaczy dla mnie nadal niezrozumiałym jest to, dlaczego na studiach nie ma czegoś takiego, na przykład na studiach dziennikarskich, na studiach już powiedzmy, czy z zakresu bezpieczeństwa, dlaczego to nie jest czymś powszechnym, iż mamy wykłady, które przygotowują studentów do w ogóle funkcjonowania w ramach prowadzonej przeciwko nam wojny informacyjnej ze strony, między innymi ze strony rosyjskiej, bo tutaj również Chińczycy działają, to nie jest tak, że oni tylko śpią i patrzą z boku. Powinno być coś takiego wprowadzonego, w sensie ja staram się w ramach swoich
wykładów, kiedy rozmawiam ze studentami, zawsze staram, kiedy prowadzę wykład ze studentami, zawsze staram się jak najwięcej uwagi poświęcać tym kwestiom. I to jest do zrobienia. Jest możliwość. Ale to powinno być rozumienia nie tylko na. Słuchaj, przecież to powinno być nie tylko na studiach dla dziennikarzy. Oczywiście, tak samo się bezpiecznie. Wszystkich. No, dzisiaj jesteśmy. Wszyscy jesteśmy na swój sposób dziennikarzami, chociaż nie wszyscy mamy legitymacje dziennikarskie, no ale komunikują wszyscy, którzy piszą na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, w różnych miejscach. No dzisiaj wszyscy jesteśmy komunikatorami, zatem wszyscy mamy wpływ, pracując w swoich firmach, instytucjach, otaczając się ludźmi, komunikując się z nimi. Oczywiście, że tak, tylko od czegoś trzeba zacząć. Trzeba byłoby małymi krokami zacząć wprowadzać taki system. Począwszy chociażby właśnie od bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa, chociażby od tego, a potem rozszerzać. No i tak samo kwestia uczniów szkół ogólnokształcących, tak? Kiedy mamy już rocznik przedmaturalny, dlaczego nie wprowadzić? Ja wiem, że to jest wielki problem, bo trzeba przeszkolić nauczycieli, ale można byłoby stworzyć zespół ekspertów, który rotacyjnie prowadzi chociażby jedna lekcja na każdej szkole, w każdym ogólniaku. To jest do zrobienia, tylko trzeba oczywiście wiele pracy, ale to jest mega potrzebne, tak? No i potem mamy jeszcze oczywiście inne rzeczy, kampanie medialne, które powinny być prowadzone w mediach już, powiedzmy, nie w internecie, tylko po prostu na kanałach telewizyjnych, bo trzeba z tym przekazem dotrzeć tak samo do najprostszego odbiorcy, który mimo wszystko najczęściej informacje pobiera po prostu z telewizora, tak? Coraz mniej, to powinno coraz być... mniej. Moim zdaniem jakby, tego, to już nie tylko moim zdaniem, to są twarde dane, tak? Ludzie oglądają oczywiście, internet. Że coraz mniej, ale... Ale trzeba robić tu i tu, ale bez, nadal bez trzeba dwóch zdań. Też, tak, i też jakby każdy z nas może to zrobić i też apeluję do państwa, żeby każdy w swoim środowisku informował o tym, o czym my mówimy, bo to jest niezwykle istotne. A czy są dobre przykłady krajów, które lepiej sobie z tym radzą? Szczerze mówiąc, mam bardzo mieszane uczucia i nie do tego rodzaju osądów i tutaj trudno mi się odnieść, gdyż mimo wszystko nadal wydaje mi się, że my nie jesteśmy aż tak z tyłu, chociaż tutaj no przykład Estonii, mimo wszystko przykład Finlandii, no raczej to są trudne porównania, bo trzeba uwzględnić również specyfikę społeczeństwa, jego doświadczenia w kwestiach historycznych, tak, kwestiach z przeszłością, to nie jest takie proste. Tu bym się nie odważył na takie porównania, ale jeszcze wracając do wcześniejszego pytania, kolejną kwestią jest po prostu reakcja państwa, to znaczy wprowadzenie norm prawnych, które penalizowałyby albo po prostu dezinformowanie obywateli w sposób trwały przez osoby medialne, tak, osoby publiczne, no albo druga rzecz, chociażby i od tego bym proponował zacząć, penalizowanie osób, które w sposób jawny współpracują z ośrodkami dezinformacyjnymi przeciwnika. Czyli na przykład to jest dla mnie nie do zrozumienia, dlaczego mamy w Polsce osoby, które swobodnie wyjeżdżają na Białoruś, tam wspierają, udzielają wywiadów państwowym, rosyjskim, białoruskim ośrodkom dezinformacyjnym, gdzie deprecjonują obraz Polski, szerząc czysto dezinformację o naszym państwie, potem wracają do nas i tu spokojnie sobie funkcjonują, dezinformując nas dalej. Jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, tam współpracuje z ośrodkiem dezinformacyjnym prowadzącym przeciwko nam wojnę informacyjną, to wydaje mi się jest kwestia, którą można łatwo udowodnić, łatwo zdefiniować prawnie i wprowadzić odpowiednie ustawodawstwo. No i oczywiście też tutaj zobaczymy, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja. Powinniśmy, i mam nadzieję, że i widzę, że zaczyna to być realizowane, no nasze służby powinny po prostu reagować już bezpośrednio na działalność takich osób, bo jeżeli oni nadal się będą czuć tak bezkarni, jak się czują, no to będą rozwijać swoje działania i tu bez reakcji, tego rodzaju reakcji, również jesteśmy nadal mimo wszystko no, troszkę bezbronni. Z jednej strony zgadzam się z tobą bardzo, że należy reagować, że państwo powinno reagować na działalność osób, które ewidentnie współpracują z ośrodkami wrogiego wpływu, bo mamy wrogów dzisiaj, i to rzeczywiście pewnie warto takie działania zintensyfikować, ale też byłbym bardzo ostrożny z penalizowaniem dezinformacji, bo znaczy działań dezinformacyjnych, dlatego że tutaj jest tak ogromne pole do nadużyć i tak ogromne pole do mówienia, no pan X, pan Y dezinformuje w sprawach działania rządu tego czy innego, czy jakiejś takiej czy innej instytucji, prawda? I raczej
Tu mam duże wątpliwości, że tu jakby granica, wchodzenie w granicę wolności, swobody komunikowania jest niezwykle, niezwykle ryzykowne, nie? Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Oczywiście to nie jest rzecz prosta, ale w takim czasie, w jakim się znajdujemy, czyli niestety w czasie prowadzenia przeciwko nam wojny informacyjnej, gdyż to jest po prostu wojna informacyjna, to nie jest tylko operacje wpływu, czy po prostu oddziaływanie propagandowe. Mamy stricte prowadzoną od wielu lat wojnę informacyjną, która jest intensyfikowana z każdym rokiem. I tu musimy podjąć się niestety bardziej zdecydowanych reakcji. Choć oczywiście jest to kwestia mocno problematyczna, ale jest ona do rozwiązania. Przy odpowiedniej dobrej woli i odrzuceniu emocji jest to do przepracowania. Zapewne tak, chociaż myślę, wydaje, że najważniejsze jest edukowanie, tłumaczenie, tak? To, co my dzisiaj tu oczywiście robimy. Oczywiście, to jest działanie... Ja tak rozumiem to też jest działanie strategiczne, twoją rolę w, oczywiście ważne. W tym programie i staram się to robić. I Marku, dziękuję ci. Michale, przepraszam. Dziękuję ci za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Bardzo dziękuję. Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję bardzo Państwu. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy zrzucili się na zbiórkę, którą organizuje Natalia Panczenko na ten samochód dla medyków. Bardzo to potrzebne, zadziałaliście fantastycznie. Samochód jest już kupiony, wkrótce pokażę zdjęcie albo filmik tego z tym samochodem. Bardzo dziękuję. W sprawie dezinformacji wszyscy działajmy, bo to jest niezwykle potrzebne. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.